Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte mówi o klęsce szatana, która będzie miała miejsce również w przyszłości. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus był jeszcze na tej ziemi, zapowiedział ostateczną klęskę szatana, mówiąc: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Łukasz 10, rozdział 18, werset. Nawiązując niejako do tej wypowiedzi Pana, apostoł Paweł przepowiadał ostateczne pokonanie szatana, kiedy pisał: a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Rzymian 16, 20. Wersety te zapowiadają ostateczne zwycięstwo Boga nad jego arcywrogiem. W ciągu minionych stuleci Bóg pozwalał szatanowi na jego pozornie bezkarne działanie, nie pozostawił jednak wątpliwości co do jego ostatecznego losu. Gdy tylko Pan Jezus Chrystus poprzez pochwycenie, zachwycenie zabierze z tego świata swój Kościół, wydarzenia zmierzające do ostatecznej klęski szatana będą następować szybko, rychło. Najpierw zostanie on strącony z nieba w połowie siedmioletniego okresu ucisku. Następnie pod koniec tego okresu zostanie związany i wrzucony do otchłani na 1000 lat. W czasie, gdy rozpocznie się nowe przymierze, to diabeł przez 1000 lat nowego przymierza będzie wrzucony do otchłani na 1000 lat. W tym czasie Chrystus będzie królować nad ziemią w czasie 1000-letniego królestwa, w czasie nowego przymierza. I wtedy zacznie się nowe przymierze, gdy Pan Jezus osobiście przyjdzie na ziemię, wtedy, kiedy szatan będzie związany na 1000 lat. Ostateczne usunięcie szatana nastąpi pod koniec 1000-letniego panowania Chrystusa, pod koniec nowego przymierza, kiedy to zostanie szatan uwolniony na krótki czas. Uwolnienie to będzie ostatnią sposobnością zarówno dla człowieka, jak i dla szatana do otwartego buntu przeciwko Bogu. Ogień z nieba zakończy ten bunt. A potem nastąpi ostateczna i całkowita klęska szatana, tak jednoznacznie opisana w Księdze Objawienia. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Objawienie 20, rozdział 20, werset. Stąd widać, jaka jest przyszłość szatana. A co z tobą? Czy ty będziesz wieczność spędzał z szatanem, czy z Bogiem? Czy jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Uwierz Pana Jezusa, abyś był na wieki z Bogiem, na zawsze z Panem Jezusem Chrystusem. Niech Bóg ci błogosławi.